Cześć kochani, wszystkiego najlepszego w nowym roku. Mam nadzieję, że przywitaliście 2022 w miłym towarzystwie. Koniec roku, początek roku skłania nas bardzo często do refleksji. Zaczynamy zastanawiać się, jak przeminął nam dany rok. Więc dlatego postanowiłam też zrobić wideo pokazujące, jak przemieniał się ogród Mrs. Garden w 2021 roku. Stworzyłam dla Was pokaz slajdów oraz części poprzednich filmików, które nakręciłam w poprzednim roku, żeby Wam pokazać, jakie dokonywały się zmiany w moim ogrodzie na przełomie różnych pór roku. Ale może zacznijmy od początku. Nazywam się Kinga i mieszkam w Holandii. Dokładnie w południowej Holandii, blisko niemieckiej oraz belgijskiej granicy. Mój ogród znajduje się w strefie numer 8, a to oznacza, że mieszkam w cieplejszym klimacie niż Polska. Co to tak dokładnie oznacza? Otóż mam łagodniejsze zimy i często jestem w stanie na przykład przezimować roślinki na moich rabatach, które w Polsce raczej nie zawsze mogą sobie dać radę, na przykład dalie czy mieczyki. Mamy też więcej opadów. I to czasami może przysposzyć trochę problemów, tak jak w tym roku, na przykład cały lipiec był bardzo deszczowy oraz chłodny, przez co nie udała się moja uprawa pomidorów oraz słoneczników. Kanał na YouTube założyłam w marcu 2021 roku, a więc mój kanał jest dosyć młody. Jestem naprawdę zdziwiona tym, jak szybko mój kanał się rozwinął, a to jest zasługa tylko i wyłącznie Wasza, moich subskrybentów oraz ludzi, którym podoba się to, co robię w moim ogrodzie. Chciałabym Wam bardzo podziękować za to, że subskrybujecie, lajkujecie oraz komentujecie. Bez Was ten kanał nie miałby takiego kika w zeszłym roku. Naprawdę jestem Wam bardzo wdzięczna. Mój ogród nie jest duży, przeszło 80-90 metrów kwadratowych i głównie skupiam się w nim na roślinach ozdobnych oraz kwiatach. Robię swoje rozsady, co mi bardzo pomaga zbudować liczne rabaty w ciągu sezonu niskim kosztem. Warzywa są trochę na dalszym miejscu. Tak, jest plan, chciałabym w przyszłości działać więcej w tym temacie, ale niestety w tym momencie ogranicza mnie trochę przestrzeń, no i pokrzyżowały mi się trochę plany na ten rok, ale postaram się jakieś tam tematy warzywne trochę wrzucić. 2021 rok mogę zaliczyć do udanych. Miałam naprawdę niewiele porażek, tak jak już wspomniane pomidory czy słoneczniki, dla których ten rok to lato było po prostu za zimne i za mokre. Ale porażkami nie należy się przejmować, trzeba się z nich uczyć, wyciągać wnioski i przystąpić pełnym siły do nowego sezonu. Zapraszam Was na wideo, w którym podsumowuję zeszły rok w moim ogrodzie. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. No i oczywiście widzimy się w następnym. Zaczynam moją podróż po 2021 roku od zdjęć pokazujących zmiany w moim ogrodzie z ogólnej perspektywy. Pełną dokumentację wszystkich przemian zaczęłam dopiero w maju, a więc nie mam zdjęć z początku sezonu. Ale dalej będę iść kadr po kadrze, miesiąc po miesiącu i wtedy będziecie mogli zobaczyć wszystko bardziej szczegółowo. Ogród jest jeszcze dosyć pusty, ponieważ na tym etapie nie robiłam jeszcze zbyt wielu zdjęć, więc niestety nie mogę Wam pokazać więcej szczegółów, ale jak już widzicie, pewne roślinki zdobią moje rabaty. W marcu usunęliśmy cały gruz, który wykopaliśmy z ogródka i w tym miejscu będzie mój kącik z doniczkami. Tulipany powoli zaczynają swoje show, a w moim ogrodzie tak naprawdę znajdują się w tym momencie tylko dwie rabaty. Rabata w słońcu oraz w cieniu.
kwiecień to początki mojego kanału. Moje rabaty są jeszcze dosyć puste, rośliny dopiero budzą się do życia. Tutaj w tym miejscu posadziłam mojego judaszowca, a w tym miejscu gdzieś za 2 miesiące będzie moja cottage garden rabata. Aż dziwnie się patrzy na to, jak puste było to miejsce. Przesadziłam oraz przycięłam moją hortensję ogrodową i ten kącik też wkrótce przejdzie niezłą przemianę. Na moich rabatach powoli kwitną tulipany oraz króluje flok skrzydlasty Candy Stripes. Maj zaczynam od mojej daliowej rabaty. Tutaj zaszła największa zmiana w tym miesiącu. Z kącika, gdzie przez lata były płyty chodnikowe, udało mi się stworzyć piękny daliowy zakątek. Plus przy zlewie miejsce swoje mają kompozycje kwiatowe w doniczkach. Ogród powoli wypełnia się kolorem. Szczególnie tulipany Averon miały w maju swoje 5 minut. Nic nie dorównywało pięknym, tym ślicznym różowym płatkom. Rabata Cottage Garden powoli nabiera kształtu. Obsiałam trawą brakujące puste miejsca i zaczęłam powoli sadzić rośliny w tym kąciku. Rabata w cieniu wygląda jeszcze trochę pusto, ale na pewno wrażenie robią w tym momencie moje laurowiśnie, a Brunera zachwyca nas pięknym majowym kwitnieniem. Jest to też czas, kiedy hosty powoli budzą się do życia. Największą zmianą w czerwcu jest dodanie dużej betonowej donicy, która jest prezentem urodzinowym od mojego kochanego męża. Uwielbiam ją oraz kompozycję roślin, która się w niej znajduje, czyli Pennisetum rubrum, filet ziemniaczany oraz Calibrachoa. Dzięki czerwcowemu spacerowi po ogrodzie możecie być świadkami wszystkich zmian, które zaszły w moim ogrodzie w ciągu 1 miesiąca. Mój zakątek z doniczkami zapełnił się letnimi kompozycjami, groszek pachnący zaczął oplatać swoją podporę, a dalie powoli nabrały tempa w swoim wzroście. Rabata w słońcu przeszła sporą metamorfozę, gdzie spośród 60 roślin, które tam posadziłam, tylko 17 było kupionych, a reszta pochodziła z moich rozsad. Jestem dumna z tego projektu. Tutaj mamy cudownie kwitnące piwonie z moją różą pnącą w tle oraz zarysy nowo powstającej Cottage Garden rabaty. A tutaj hit czerwca, czyli moje piękne, różowe oraz duże naparstnice. A tutaj zakątek z moją hortensją ogrodową, gdzie posadziłam kolausy oraz niecierpki. No i rabata w cieniu, która powoli zaczyna wyglądać cudownie. Lipiec zaczynamy od małego porównania z czerwcem i pokazaniem, jakie zmiany zaszły w ciągu miesiąca. Nowością jest rabata przy donicy, pełna drakwi, gołębiej, pink mist, szałfi oraz petunii. Jeśli jeszcze nie zauważyliście, tak, kocham róż.
talie dosyć sporo urosły w ciągu miesiąca. Widać dużą różnicę między lipcem a czerwcem, a rabata w słońcu cudownie się rozrosła. No i największa zmiana w lipcu, czyli rabata Cottage Garden, w końcu się zapełniła. 90% kwiatów na tej rabacie pochodzi z rozsad, które zrobiłam na wiosnę. Dlatego ten widok jest dla mnie mega satysfakcjonujący. Pełnia szczęścia. Nie ma nic bardziej satysfakcjonującego niż patrzeć, jak rosną roślinki z własnoręcznie wysianych rozsad. Koleus oraz niecierpki też już sporo podrosły, a ta bułka zachwyca swoimi kwiatami. I tradycyjnie już na koniec rabata w cieniu, która w tym miesiącu zyskała nowe kolory w postaci koleusów i begonii. A więc moja praca nad tą rabatą została zakończona w tym sezonie. Sierpień to miesiąc, gdzie cały ogród jest w pełni kwitnienia. Ponieważ lipiec mieliśmy bardzo mokry oraz chłodny, rośliny dopiero teraz nabierają rozpędu we wzroście. Dalie w końcu zaczynają kwitnąć, a rabata w słońcu urzeka swoim wyglądem. Jest bujnie i kolorowo. Sierpień jest też miesiącem, gdzie mój kanał osiągnął 1000 subskrypcji, za co jestem Wam bardzo wdzięczna. Udało mi się osiągnąć to w ciągu niespełna 5 miesięcy. Dziękuję, że jesteście i mam nadzieję, że zostaniecie na dłuższy czas. Rabata Cottage Garden w końcu wygląda na ukończoną. Wszystkie kwiaty ślicznie kwitną. Dobór kolorów jest naprawdę urzekający. Ta różnorodność oraz te naprawdę intensywne odcienie satysfakcjonują moje oczy. Jestem mega szczęśliwa, że ta rabata wyszła aż tak cudnie. Jest to też okres, kiedy swoje kwitnienie zaczynają cynie, czyli jedne z najważniejszych kwiatów letniego ogrodu. W tym miesiącu udało mi się też zakupić cudowny bistro set na letniej przecenie. W końcu mam kącik do picia mojej porannej kawy oraz miejsce, gdzie mogę siedzieć godzinami oraz delektować się pięknem moich rabat. No i na koniec, jak zawsze, rabata w cieniu, w pełni swojego rozkwitu. Jest pięknie! Wrzesień to kolejny miesiąc obfitości. Rabaty są pełne kwiatów gotowych do ścięcia. Największą przemianę przeszedł zakątek z moimi doniczkami, gdzie kompozycje letnie w
wymieniłam już na śliczne jesienne kompozycje. Kapusty ozdobne, astry, jakieś ozdobne chili papryczki oraz zawilce japońskie naprawdę zrobiły efekt wow. Jest to też miesiąc kwitnienia dalii. Piękne, pełne kwiaty były ozdobą naszego domu przez wiele tygodni. Wrzesień był miesiącem, gdzie stworzyłam wiele bukietów z kwiatów pochodzących z moich rabat i właśnie o takie zastosowanie mojego ogrodu chodziło mi najbardziej. A tutaj taki mały skrót tego, jak cudną kompozycję kwiatową stworzyłam dla Was we wrześniu. Pełne wideo o tym możecie zobaczyć na moim kanale, a w tym momencie po prostu cieszmy nasze oczy tym pięknym widokiem. Październik upłynął mi pod znakiem jesiennych porządków. Kwiaty jeszcze kwitły, ale już było widać, że nie wyglądają tak ładnie, a niektóre były już uszkodzone przez pierwsze przymrozki. W filmiku o jesiennych porządkach pokazuję Wam jeden z takich dni, gdzie porządkuję moje rabaty. Po takim sprzątaniu już gdzieniegdzie było widać puste miejsca, ale ogród jeszcze był w miarę pełny i kolorowy. Jesienne porządki to też bardzo dobra okazja do wykorzystania odpadów zielonych w moim ogrodzie. Moja rabata Cottage Garden została pokryta ściółką z liści oraz trawy. Taka ściółka przekompostuje się przez zimę i zasili ziemię na moich rabatach. Październik to też już ostatnie podrygi moich dalii. Dały naprawdę piękne show w tym roku. A tutaj macie okazję zobaczyć przegląd wszystkich moich dali z mojego ogrodu. Listopad to moment, kiedy mój ogród już prawie całkiem opustoszał. Udało mi się zebrać nasiona kwiatów takich jak na przykład kosmosy czy cynie, ale żeby nie było tak kompletnie bez kwiatów, posadziłam nowego ciemiernika o pięknym, cudownym, różowym kolorze, plus moje ciemierniki, które znajdują się na moich rabatach już od paru lat, Angel's Glow, powoli przygotowują się do kwitnienia. Grudzień to czas pierwszych tak naprawdę poważnych przymrozków i wydawałoby się, że już czas zacząć słodkie ogrodowe lenistwo, ale nie w tym przypadku. Akurat w grudniu posadziłam wszystkie moje cebulki,
plus obsadziłam resztę doniczek cebulkami, które mi zostały po obsadzeniu rabat. Miałam ich kilkaset, niestety nie znalazłam miejsca dla wszystkich na moich rabatach, ale myślę, że moje doniczkowe show na wiosnę będzie piękne. Dziękuję Wam bardzo za ten spacer wśród wspomnień mojego ogrodu z zeszłego roku. Jeszcze raz życzę Wam szczęśliwego nowego roku. No i oczywiście widzimy się w tym roku w nowych filmikach na moim kanale.